o tych Parlamencie Europejskim, gdzie tam jestem niedużo, ale to nie warto też zbyt wiele mówić, ale powiem, proszę Państwa, ja na ogół unikam przyjeżdżania do miejscowości, w których już byłem nie tak znowu dawno, ale robię dla sterowej woli, robię wyjątek, bo chcę pana prezydenta przekonać, żeby się trochę przyłączył do Kongresu Nowej Prawicy i działał razem. Może mi się uda, jak państwo dadzą brawa, to może się go przekona, co? Proszę Państwa, no może się uda, po spotkaniu zmogę wysiłki, można się przekonać. Proszę Państwa, ludzie pytają o rozmaite afery. Kiedy ja mówię Państwu od 25 lat, że cała trzecia RP to jest jedną wielką aferą, więc pojawienie się kolejnej afery mnie w ogóle nie dziwi. Dziwiłoby mnie, gdyby nie było żadnej afery. To by świadczyło, że coś, prawda, źle działa. Afery muszą być, bo tak była pomyślana trzecia Rzeczpospolita. Trzecią Rzeczpospolitą stworzył tak naprawdę jeden człowiek, pan generał Czesław Kiszczak. Wyrazy uznania, udało mi się to zrobić. Od początku to państwo było przewidziane jako państwo służb specjalnych. Chciałem sobie uświadomić, że za komuny partia jednak kontrolowała służby specjalne. W tej chwili nikt nie kontroluje służb specjalnych. Nikt. Teoretycznie istnieje komisja w Sejmie, która ma kontrolować służby specjalne. I komisja w Senacie, która ma kontrolować. Ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać certyfikat od kogo? Od służb specjalnych. W związku z tym rozumiecie Państwo, na czym polega ta kontrola. I kiedy utworzono III Rzeczpospolitą, w kodeksie karnym usunięto tylko jeden artykuł, właśnie dwa artykuły, chyba 134 i 135, nie pamiętam, które mówiły o wysokich karach za wielkie afery gospodarcze. Była to jedyna zmiana w kodeksie karnym, którą zrobiono na początku III Rzeczpospolitej. Od początku, powtarzam, było to przewidziane jako państwo, w którym można kraść i tak to właśnie jest do dzisiaj realizowane. Także program nic mnie już dzisiaj nie zdziwi. Jeżeli ja tłumaczyłem 40 lat temu, nawet więcej, że ZUS musi zbankrutować, to nikt mi nie wierzył. Dopiero teraz, jak się czyta te prawdziwe materiały, prawda, to co ci ludzie między sobą mówią, że ZUS tam niedługo będzie płaciło emerytury 700 zł, prawda, to jest prawda oczywiście, tylko ja to mówię od 40 lat. Bo to jest elementarna arytmetyka, po prostu liczę. Oni mówią do ludzi po to, żeby coś powiedzieć, żeby dostać poparcie w wyborach. A ja po prostu liczę i mówię prawdę. Jeżeli ja mówiłem, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest sojusz egzotyczny, że dobrze byłoby oczywiście, żeby mieć takie układy jak pan Izrael ze Stanami Zjednoczonymi, ale ich nie mamy. Więc trzeba myśleć o innych sojuszach, to wszyscy mówili, jak to? Przecież przyjechał jego ekscelencja Barack Hussein Obama i się całował z jego ekscelencją, prawda, Bronisławem Komorowskim. Wygłosili przemówienia, w których powiedzieli o wiekuistych zdjęciach i czymś takim, prawda? Ja jestem odporny na tego typu słowa. Ja patrzę na realia. I teraz Państwo czytają, że minister spraw zagranicznych Polski mówi dokładnie to samo, co ja, że ten sojusz to jest wielkie G, a nawet ma trochę szkodliwy wpływ, bo uspokaja nas niesłusznie, że mam poczucie bezpieczeństwa i on ma rację. On ma rację. Tylko, że on mówi publicznie, mówi, że dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi się powiedzieć o Smolecki, to podróbowo, przepraszam, to mamy coś tam, prawda? A prywatnie mówi prawda. Otóż ja się tym różnię, że ja mówię to samo. Ja też Państwu chcę Państwu powiedzieć, że byłem na obiadku świętej pamięci Aleksandra Guzowatego. I na pewno też byłem podsłuchiwany, to jest zapisane. Tylko nikt tego nie ogłaszał, bo ja na tym obiedzie mówiłem dokładnie to samo, co mówię publicznie. W związku z czym, po co to publikować? Także blada twarz mieć jeden język, a nie dwa języki. To jest taka stara zasada, prawda, którą trzeba mieć. Ja to mówię. I oni zawsze mówią, że proszę pana, tak, byłem na takim spotkaniu, no trochę mniej tłumne niż tutaj, połowa ludzi, a tu byli sami przedsiębiorcy. No i
koło mnie siedziała pani z partii, której nie wymienię, na pewnej prawicowej. Ja mówię, takie ostre antyrządowe przemówienie, to było 20 lat temu. No i ona mówi, panie prezesie, popieram każde pana słowo. A ja mówię, a powie pani publicznie? O nie. Bo ci ludzie uważają, że trzeba ludzi okłamywać. Dzięki kłamstwom dostaje się głosy wyborcze. No i to trzeba kłamać, nie ma rady. A pan, panie prezesie, mówi ludziom prawdę i co pan ma? 1%, 2%, 3% w górę. I teraz tak ludzie zobaczyli, że można mówić prawdę i ludzie z wolna, oliwa, sprawiedliwa, powoli, powoli, nawet wypływa. Ludzie zaczynają rozumieć, bo gdybym ja im ustąpił i zaczął używać ich języka, to ja bym nie mógł zwyciężyć. Bo trzeba nauczyć ludzi mówić nowym, normalnym językiem, a nie tą zakłamaną nową mową. Jeżeli oni państwu mówią, że dzięki takiemu łatwiemu posunięciu budżet, do budżetu wpłynie 100 milionów, to my mówimy, że dzięki temu posunięciu my stracimy 140 milionów. Bo przecież te pieniądze są w naszej kieszeni. To my jesteśmy ubożsi. I nie o 100 milionów, a 140. Bo jeżeli rząd wam mówi, że mam 1000 zł, to on wam mówi, że zabierze 1400. Bo ja być się może. Rząd musi zatrudnić urzędnika, który te pieniądze jakoś ściągnie i drugiego urzędnika, który te pieniądze jakoś w miarę sensownie wyda. Czyli na pewno, jeżeli rząd dał nam 1000, to musiał nam zabrać 1400. Nie ma innej możliwości. I dlatego jak przychodzi jakiś polityk i wam powie, że wam coś da, to znaczy, że on wam więcej zabierze. On wam da darmową szkołę, ale za to benzyna zdrożeje z 3 zł do 5. Przecież to trzeba jakby zapłacić. Przecież nie ma szkoły darmowej. Przecież nauczyciele chyba biorą pensję, prawda? No to jak biorą pensję, to szkoła nie jest darmowa. Trzeba zapłacić. Tylko ci, którzy tam rządzą, mówią, że tak. Przecież jak będą szkoły prywatne, to ludzi nie będzie stać na szkoły. Zaraz. To ludzi stać na utrzymanie szkoły oraz ministra, oraz kuratorium, oraz Wydziału Oświaty w województwie, Wydziału Oświaty w powiecie, Wydziału Oświaty w mieście. A na utrzymanie samej szkoły to by ich nie było stać, tak? Czyli kto utrzymuje te szkoły oraz tych wszystkich urzędników? No my, nie? No to jak nie będzie tych urzędników, to utrzymanie samej szkoły będzie tańsze, a nie droższe, nie? To jak można dać się tym tak się oszukiwać? Bo im chodzi, żebyśmy jeszcze płacili na tych urzędników, żeby tam jeszcze ich opłacić, żeby swoich pociotków, prawda, partii genoscen i innych takich umieścić na tych posadach. I o to chodzi. I ludzie dawali się oszukiwać. Ale po jakimś czasie byli zaczęli rozumieć, ta prosta prawda, że rząd nie może nam dać, bo ma tylko nasze pieniądze. Rząd nie ma swoich pieniędzy. Rząd ma tylko nasze pieniądze. Że trzeba przestać dawać, trzeba przestać zabierać. I nagle się okaże, że jesteśmy o te 40% bogatsi. Tylko trzeba przestać zabierać. Prawda? To jest straszne, bo trzeba rozmontować ten cały aparat, który z tego żyje. Ten aparat oszustwa, te telewizje, które okłamują ludzi. Prawda? Te gazety, to wszystko, co kłamie, kłamie i kłamie. Prawda? Te telewizje, to dlaczego one tak kłamią? Dlatego, że im rządzący płacą? Nie. Tylko wiecie państwo, dlaczego? Jakie piosenki? Jakie piosenki ludzie słuchacie? Takich, które już znacie. Radio Maria. Takich? Nie, takich, które już znacie. Otóż, jeżeli by telewizje zaczęły nagle mówić co innego niż mówiły do tej pory, to byście się przełączyli na inną telewizję. One nie mogą. One muszą wygadywać te same głupoty co do tej pory. Oczywiście są telewizje niszowe, które tam docierają do ludzi, którzy lubią coś oryginalnego, ciekawego, prawda? Najbardziej jest niszowe. A ogromna większość ludzi słucha stale tych samych bzdur. I telewizje to stosują. Teraz dopiero się przekonały, że jak to, co ja mówiłem przez 40 lat, zaczęło ludziom dochodzić do głowy, to dopiero wtedy zaczęli to teraz od kilku dni, prawda, nagle coś się przełamało i zaczynają mnie pokazywać w telewizji. Stałem się wiesz bohaterem. Boją się pan. Bo przecież
się boją, niektórzy się nie boją, ale oczywiście sytuacja jest taka, że się zmieniła, bo w tej chwili jest zupełnie inny klimat. Bo wystąpił kryzys zaufania do rządu. Znaczy w Sejmie rząd dostał zaufanie, prawda? Co mnie trochę dziwi, szczerze mówiąc, bo dla mnie warunkiem zaufania do tego rządu jest dymisja Jego Ekscelencji Bartłomieja Sienkiewicza, a Jego Ekscelencji Rosława Sikorskiego. Nie dlatego, że kogoś z ludzi nie lubię, pana Sienkiewicza w ogóle nie znam. No, ale no, nie może prowadzić dochodzenia facet, który jest osobiście to zaangażowany. Co to za minister spraw wewnętrznych, który jest posłuchiwany? No, to powinien podać się do dymisji, jego następca, przecież ma zastępców jakichś, nie? Wiceministrów, niech oni prowadzą. Już nie ma ludzi niezastąpionych w tym kraju. Ja się zgadzam z Jego Ekscelencją Donaldem Tuskiem, że w porównaniu z tymi innymi ministrami, to pan Radosław Sikorski jest całkiem niezłym ministrem. Ale przepraszam bardzo, jak on ma jechać negocjować z Amerykanami, jak przecież oni wiedzą, że on mówił o nich, prawda, że o tym sojuszu z USA, z Francuzami. No jak? Przecież proszę Państwa, no, jest jakaś taka niedekorum, prawda? Wiadomo, że mężczyźni coś robią, prawda, niektóre rzeczy z kobietami. I nikt o tym nie mówi, ale jak się przyłapie kogoś z opuszczonymi spodniami, no to już, no, to jest jakaś inna sytuacja. No i taka właśnie sytuacja tutaj zaistniała. Zaistniała i trudno, no. Trzeba tej poświęcić, ma raz właśnie. Tego nie zrobiono. Nie mogę zrozumieć, co kierowało jego zdecydowanie Tuskiem, że nie zdymisjonował tych dwóch ministrów. To jest naturalne w każdym normalnym kraju, byłyby dymisje tych ludzi. Mimo to rząd dostał wotum zaufania. Rozumiem, że wiece Sigony i Jarosław Kaczyński mimo to skierował wniosek o wotum nieufności, tak? To jest zupełnie nieporozumienie. Jeszcze forsowanie profesora Glińskiego na premiera. Przecież to jest człowiek z Unii Demokratycznej stary, lewicowiec, ekolog i w ogóle co tylko Państwo chcecie. I to jest ma być premier prawicowego rządu. No, przepraszam bardzo. Cały ten Sejm jest do wymiany i dlatego nasza partia się opowiadała za tym, żeby zrobić na jesieni, będą wybory samorządowe, razem z nimi zrobić wybory do Sejmu. Zobaczymy, co wyborcy powiedzą. Trudno, ja nie jestem demokratą przecież. Ale jak jest demokracja, no to zróbmy wybory, prawda? Chcieliście demokracji? No to proszę, zróbmy te wybory. Ja jestem demokratą, ja się nie boję wyborów. Zróbmy wybory. Więc jakieś decyzje trzeba podjąć. Jeżeli rządzi bezpieka, niech bezpieka zrobi tej zamach pałacowy i coś zrobi, ale niech ktoś do jasnej cholery zrobi z tym porządek, nie? Pamiętam, w Gazecie Wyborczej jest cenzura na mnie i tam jak tylko się pojawi, to jest automat, jest, jak się pojawi na cokolwiek linkę, to od razu ląduje na biurku pani Hreny Łuczywo, która decyduje, czy można to drukować, czy nie. Ale układał taki list, gdzie moje wyzwania nie było. I przez pomyłkę przeszedł, a list ten brzmiał, niech już rządzi nawet ten z muszką, byle wreszcie w tym kraju był jakiś porządek. Więc taka rozpacz już zupełna. Po prostu ludzie stracili zaufanie do tej całej klasy politycznej. No jak można mieć zaufanie do tych ludzi, skoro pan Kamiński sobie przechodzi z PiS-u do PO, pan Gowin przechodzi z PO do PiS-u, prawda? Łączy się z Solidarną Polską, no przepraszam. Jeszcze pamiętam przed wyborami, jak członkowie partii Gowina mówili, że wszystko tylko nie sojusz Solidarną Polską. No, przecież to jest niepoważne kompletnie. Niepoważne. Po prostu ludzie mają dość. Mają pajaców, którzy tam odgrywają różne sztuki teatralne. A ja jestem spokojny, poważny polityk i mówię prawdę. Po prostu to jest nudne. Jeżeli ja na przykład mówię, że rzecz okrutną, że dobrobyt nie pochodzi z dotacji, tylko z pracy. I dlatego nie wolno przeszkadzać ludziom pracować. A czym jest podatek dochodowy, jak nie karą za dobrą pracę? To jest normalna grzywna. Jak ja na przykład wpadłem na świetny pomysł, chcę szybko patentować, więc lecę, stawiam samochód byle gdzie, idę do biura, pracuję nad tym, wylatuję, prawda, mandat 200 zł za postawienie samochodu. To jest mandat, nie? No dobra, a jeżeli ja przychodzę do biura, chcę sobie popracować,
zarobiłem więcej pieniędzy w tym dniu i dostaję za to podatek 200 zł, to co to jest, jak nie grzywna za dobrą pracę? Czym to się różni od grzywny za pracę niezawodową? Podatek dochodowy jest grzywną za dobrą pracę. Co więcej, jeżeli pracuję lepiej, płacę wyższą grzywnę. Jak pracuję dwa razy lepiej, płacę dwa razy większą karę. A jak jest podatek progresywny, to jak pracuję dwa razy lepiej, to płacę cztery razy wyższą karę. No to dziwicie się ludzie, że gospodarka w Europie leży. A jeżeli człowiekowi, który nie pracuje, dajemy zasiłek, no to prosimy go, człowieku, nie pracuj, nie? No to jak można żyć w kraju, w którym się nagradza człowieka, który nie pracuje, a karze się człowieka, który pracuje? No, to jest wszystko do góry nogami. Bo większość ludzi wierzy w głupot. Na przykład, podam Państwu przykład taki, wmawia się ludziom, i ludzie w to wierzą, bo większość ludzi jest głupia, to jest demokracja przecież, i głupich jest więcej niż mądrych, więc demokracja będzie większa, więc głupo, ale wmawia się ludziom, mówi na przykład, że bezpłatne studia są korzystne dla biednych. Tak. Dziecko z rodziny bogatej prawie zawsze idzie na studia, prawda? A dziecko z rodziny biednej tylko wtedy, jak jest zdolne. No w końcu ktoś na studia nie idzie, prawda? Kto na studia nie idzie? Na studia nie idą mało zdolne dzieci z rodzin biednych, tak czy nie? I te dzieci płacą podatki na bezpłatne studia z rodzin zamożniejszych. To jest głęboka niesprawiedliwość. Głęboka niesprawiedliwość. Prawda? Ale tak jest. Mówi się Państwu, że dla dobra ludzi trzeba wprowadzić płacę minimalną. Zaraz, chwileczkę. Jeżeli ja, większość ludzi to wierzy. Naprawdę, na moich spotkaniach przychodzą ludzie i mówią, panie prezesie, no przecież jeśli podniesie płacę minimalną, to ludzie więcej zarobią, tak? Dobrze. Ja zatrudniam dwóch ludzi, płacę im po 1000 zł. Oni niewiele umieją, niewiele robią. Lenie, powiedzmy sobie, mają wiele we ręce, ale 1000 zł jeszcze płacę mi się nie dać. Ja coś tam robię. No i przychodzi do mnie jakiś związkowiec, tam w Solidarności czy OPZZ-u i on mi mówi, panie prezesie, co pan zatrudnia z tych dwóch niezgółów tamtego? Ja to jeden sam to zrobię, co oni wydłuż. Na ile pan chcesz? No, 2500. No to nie, to ja wezmę tych dwóch, nie? Po 1000. A jeżeli ktoś mi podniesie płacę minimalną do 1500, to ja ich wyrzucę z pracy i zatrudnię tego za 2,5. Dlatego właśnie związkowcy chcą podniesienia płacy minimalnej, żeby usunąć konkurencję nieudolnych pracowników. Biednych, nastolatków. Kiedy Kennedy wprowadził płacę minimalną, to 4 miliony murzyńskich nastolatków traciło pracę. Natychmiast. Sobie Kennedy był uczciwy. Powiedział, że robię to po to, żeby chronić przemysł północy przed konkurencją taniej siły roboczej z południa Stanów Zjednoczonych. No to przynajmniej uczciwie powiedział. A ci? Być może są na tyle głupi, że sami w to wierzą, ja nie wiem, prawda? Ale myślę, że jakby tak posłuchać to, co oni mówią prywatnie, to oni też wiedzą, że to nie jest wcale lepiej. Tylko oni wierzą, że trzeba Państwa okłamać, bo dostaną głosy naiwnych, którzy wierzą, że podniesienie płacy minimalnej zrobi dobrze biednym. A wiecie, jaka była najokrutniejsza ustawa ostatnia? Otóż jest w Polsce 100 tysięcy ludzi, uczciwych, porządnych ludzi, którzy nie chcą korzystać z opieki społecznej, którzy nie chcą żadnej pomocy. Oni żyją ze śmietników. Oni żyją na wysypiskach śmieci, z sortowania niepotrzebnych rzeczy, bo wyrzucane, oni z tego żyją. Ustawa śmieciowa zadała im cios. Te rzeczy są sortowane, zabierane i ci wysoko płacni pracownicy tych firm śmieciowych zarabiają, a oni stracili źródło, nikt się za nimi nie ujmie. Oni robią związki zawodowe. Nikt się za nimi nie ujmie. Oni nie głosują w wyborach na ONU. Nikt się za nimi nie ujmie. A to są porządni przeciwni ludzie. Otóż, proszę Państwa, trzeba się przeciwstawić tej demagogii lewicowej. Demagogii, prawda, tym kłamstwom, tym
podlizywaniu się ludowi. Prawda musi rządzić, prawda? My, prawica jest za prawdą, nie za normalność. I my wierzymy, że ta prawda zaczyna się zwolna przebijać. Dlaczego głosują teraz młodzi ludzie? Bo ludzie starsi, to oni mieli socjalizm za Piłsudskiego, mieli socjalizm za Hitlera, mieli socjalizm za Bieruta, Gomułki i tak dalej, za Wałęsy, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Tuska i po prostu nie umieją sobie wyobrazić życia bez socjalizmu. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie oglądają sensu telewizji, czerpią informacje ze świata, z internetu, oni wiedzą, że istnieją kraje, w których nie ma tego socjalizmu. Jakoś ludzie masowo nie umierają z głodu. Oni wiedzą, że 200 lat temu medycyna była na znacznie niższym poziomie. Nie było państwowej służby zdrowia, a przyrost naturalny był znacznie wyższy niż teraz. Oni wiedzą, że Kopernik i Maria Kryjsko-Kozłowska dali sobie radę bez państwowego systemu edukacji. Oni to wiedzą. Oni nie żyją tej papki telewizyjnej, tylko siedzą, czytają i myślą. Po prostu myślą. Bo trzeba czasami pomyśleć. A nie tylko popatrzeć, kto ma ładniejszą gębę w telewizji i zagłosować. Trzeba pomyśleć. I powtarzam, to ludzie zaczęli rozumieć. Że teraz na przykład jest afera posłuchowa, w końcu no, nic takiego szczególnego. Natomiast w tym samym czasie Unia Europejska podniosła o 20% państwa te opłaty na oparte globalne ocieplenie. Co spowoduje, że znów nam zdrożeje węgiel, zdrożeje elektryczne, zdrożeje gaz. Trzeba to powiedzieć jasno. Dostajemy w tyłek. Zapewne Niemcy też dostają w tyłek. Jeszcze chcą im elektrownie atomowe zlikwidować. I ludzie Europy się pokornie godzą na rządy tych wariatów w Brukseli, gdzie tam teraz przybywam. To są wariaci, zrozumcie. Siedzę, widzę, to są po prostu chorzy na umyśle ludzie. Tylko chory na umyśle człowiek może zakazać obcinania ogodów strzeniakom. Nawet mówiąc, jeszcze nie widziałem. To już obowiązuje kilka lat. Ten przepis jeszcze nie widziałem. Boksera ani sztausera z nieobciętym ogonem. Ale podobno już takie gdzieś są. Widać okropnie to wygląda, ale podobno niektóre już takie są. No, my Polacy podzimy te przepisy, prawda? Daje zawartość. Tylko chorzy ludzie dają takie przepisy. Tylko chorzy ludzie zakazują wędzenia węgla, prawda? Nie wiem, jak może być wędlina nieuwędzona, ale tylko chorzy ludzie to robią. Bo to, że zakazują używania żarówek i na to miejsce, jak się tłuki, to jest jasne, to zrozumiałe, wzięli w łapę, po prostu się tu wyprawniają i zakazali. To jest zrozumiałe. Wiadomo, wzięli w łapę i koniec. No, ale ci od zakazu obcinania ogonów psom, to nie wzięli w łapę od nikogo. Po prostu jest konserne szaleństwo, oni mają szaleństwo w oczach. To nie są normalni ludzie. Ja coś powiem. Brałem udział w takich negocjacjach, oni żeśmy utworzyli takie już frakcje w tym parlamencie europejskim, już było sześć państw, myśmy 7 państw. My brakowało nam 7, no ale już była pani Le Pen, tłumaczyła, kłamę oczywiście, że ten 7 będzie, no ale już było posiedzenie ostatniego dnia, żeśmy dzielili stanowisko, prawda, ja będę wiceprzewodniczącą, on tam nie przewodniczącą, chodzę, tak, dzieliło stanowisko, a to będzie skarbnikiem. Chwila przerwy, bo to jest podziale stanowisko, nie? I ja na to mówię, no, to trzeba wziąć jakiegoś Żyda. W Polsce byłby śmiech, nie? Jak mogę konkurować? No jak? To są chorzy ludzie.
900 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem. A w tej pięcioletce chcieli wyjść 960, a teraz podnoszą to jeszcze o 20%, czyli wyrzucą ponad 1 bln euro w błoto. To już jest o żart. To już jest o żart. Przemysł europejski stoi w miejscu, prawda? Inne kraje się rozwijają. Dzieci się w Polsce i w Europie nie rodzą, prawda? Muzułmanie się mnożą, prawda? Za nie minie 7, 8, 10 lat, jak powstanie pierwszy kalifat tam Prowansji, czy Langwedocji, prawda? Czy Roussillon we Francji. Powstanie. Demografia jest nieubłagana. Prawda? A ci ludzie robią co mogą, żeby biali ludzie nie mieli dzieci. Świadomi są teraz, ale jeśli pójdzie, to jest za późno. Jest za późno. Proszę Państwa, to co my mówimy, to są rzeczy proste, elementarne. Jeżeli się wprowadzi przymus emerytalnego ubezpieczenia, to ludzie przestają mieć dzieci, bo po co, skoro na starość będzie emerytura, nie? Kiedyś będziemy musieli mieć dzieci, żeby na starość to się utrzymało, teraz po co? Co więcej, pieniądze, które dawniej ludzie używali na kształcenie dzieci, są im zabierane jako składka emerytalna. No, to dzieci się nie rodzą. Proste jak 2 a 2, 4.